Cześć! Niedawno Epic Games zapowiedział UEFN, czyli Unreal Editor for Fortnite, czyli no taką wersję Unreal Engine specjalnie dla Fortnite'a. I pomyślałem sobie, że powinniśmy się tym zająć, więc zapinaj pasy i lecimy. Na samym początku, zanim w ogóle odpalimy sam program, musimy ten program zdobyć. Więc wejdź do swojego Epic Games Launcher, tak jak ja jestem teraz, i pobierz UEFN, Unreal Editor for Fortnite. Tylko pamiętaj, że żeby korzystać z tego, musisz mieć również zainstalowanego Fortnite'a na swoim komputerze. Więc klikamy po prostu lewym przyciskiem myszy, tak jakbyśmy odpalali standardową grę. No i na samym początku dostaniemy coś takiego. Wyskoczy takie powiadomienie z newsami, ale to raczej nas teraz nie interesuje, więc ja po prostu zamykam to okienko z prawej u góry i dostajemy nowe okienko. Tym razem już nieco bardziej istotne. Project Browser. To w tym miejscu będziemy wybierać sobie, jaki projekt będziemy teraz tworzyć. Domyślnie mamy tutaj masę różnego rodzaju wysp z Fortnite'a, które możemy sobie edytować. Możemy też wejść w Feature Examples z lewej strony i tutaj zobaczyć jakby takie całe mechaniki zaprezentowane przez Epic Games. Mamy już stworzoną daną mechanikę i oni ją tutaj prezentują i pokazują, jak z niej korzystać. Wejdźmy jednak z powrotem do Island Templates. I w tym miejscu wybierzmy sobie po prostu jakąś wyspę. Ja myślę, że na początek kliknę na przykład ten lepki lasek miejsce na wyspie, cokolwiek to znaczy. Nie gram wiele w Fortnite'a, więc prawdopodobnie będzie to widać po tym filmie, ale mam nadzieję, że przeżyjecie ze mną. Z prawej na dole po prostu musimy wpisać nazwę tego projektu, to nazwę to jakoś na przykład mój pierwszy projekt. I z lewej strony wybieram miejsce, gdzie chcę zapisać mój projekt. Jak wszystko zrobione, to po prostu klikam Create tutaj z prawej na dole. Teraz powinniśmy chwilkę odczekać, aż Unreal stworzy ten cały projekt, aż nasza wyspa się w ogóle pojawi i będziemy mogli działać. No i jesteśmy. Projekt nam się wczytał i mamy po prostu standardową mapkę z Fortnite'a. Myślę, że to jest wam już znajome całkiem. Możemy sobie latać po tej mapce i obsługiwać cały ten edytor tak, jakbyśmy działali w Unreal Engine. Ale jeżeli nie wiesz, jak korzystać z Unreal Engine, to w sumie wcale nie musisz. Tutaj możesz się nauczyć tych całkowitych podstaw korzystania z tego silnika. Czyli ten UEFN może służyć jako całkiem ciekawa opcja, żeby nauczyć się Unreala, zapoznać się z nim i później przejść i tworzyć swoje własne, pełnoprawne gry na tym silniku. Od Unreala mam specjalną serię poradników, gdzie wszystko tłumaczyłem, więc wejdź sobie w opis albo kliknij w kartę z prawej u góry i zobacz, jak to wszystko działa. Ale teraz tak na szybko możemy sobie zobaczyć, jak to działa tutaj w UEFN. Spoiler, działa to tak samo jak w Unrealu, tylko dużo, dużo prościej. Żeby się poruszać po scenie, wystarczy, że wcisnę prawy przycisk myszy i będę się rozglądał. A jak będę trzymał prawy przycisk w myszce i wciskał W, S, A, D, to będę sobie latał. Tylko trzeba trzymać prawy przycisk w myszce. Jak puszczę, to W, S, A, D nie będzie nic robiło. Czyli tak sobie latam, a jak wcisnę E, Q, to będę latał góra, dół. Czyli W, S, A, D, E, Q i już mogę latać sobie po całej tej scenie. Oczywiście tutaj jest aktualnie tak, że przelatujemy przez ściany, przelatujemy przez wszystkie elementy, które tutaj są, ale za chwilę będziemy mogli doprowadzić do tego, żeby zobaczyć, jak to wygląda w grze. No bo po to jest UEFN, żeby testować to od razu w Fortnite'cie. Więc jak to zrobić? Przejdźmy od razu do mięska. Żeby przejść od razu do gry, najedź myszką tutaj na Launch Session na samej górze i po prostu to kliknij. Teraz obok pokaże się informacja Session Loading, to znaczy, że w tle będzie ładowany nasz cały Fortnite. Za chwilę na samym środku powinien nam się pokazać Fortnite, więc chwilkę poczekajmy. No i jesteśmy w Fortnite'cie. Jak się rozejrzymy, to zobaczymy, że faktycznie to jest ta mapa, którą przed chwilą wczytaliśmy i którą edytowaliśmy w UEFN. Znaczy, w sumie nie zdążyliśmy jeszcze nic edytować za bardzo, ale mamy dostęp do całej tej mapy w UEFN. Tutaj sterowanie jest dokładnie takie samo jak w Fortnite. To jest praktycznie to samo co Fortnite. Mogę sobie chodzić, mogę sobie skakać, mogę budować, mogę robić cokolwiek, co się robi w Fortnite. Tutaj jest dokładnie tak samo. No bo teraz, tak jak widzisz z lewej u góry, jesteśmy w trybie gry, ale zaraz będziemy mogli przejść do trybu edycji, który będzie nam pozwalał edytować samą grę wewnątrz gry, co może brzmieć trochę dziwnie. Ale prawdopodobnie na samym początku ta gra nie wyświetli ci się w pełnym ekranie, tylko w takim mniejszym oknie. Więc wciśnij Escape i kliknij na samą górę, na górny pasek, którego tutaj nie ma. Jakby na górną krawędź, klikasz i przeciągasz i wtedy będziemy mogli przesuwać to okno tak jak chcemy albo powiększać. A jakbyś chciał wrzucić na pełny ekran, to wystarczy, że klikniesz tutaj na samą górę, przeciągniesz do góry i puścisz. I mamy teraz na pełnym ekranie. No dobra, no i to jest nasza cała gra. Na razie nic tutaj nie zmieniliśmy, czyli działa to dokładnie tak samo jak standardowy Fortnite, tak jak mówiłem. Tylko że fajnie by było coś tutaj zacząć edytować, co nie? Więc wciśnij Escape i kliknij zakończ grę. To może się wydawać bez sensu, no bo wychodzimy teraz z gry, ale nie. Teraz wychodzimy z trybu gry. Przechodzimy do trybu edycji naszej gry.
I widzisz, z lewej góry jest napisane tryb edycji, wersja aktualna, znaczy, że edytujemy. I teraz mamy dostęp do większej ilości rzeczy. Mamy nasz spawner, czyli tam, gdzie gracz się pojawia na scenie. I jak kliknę na przykład spacja, to będę mógł sobie latać. Mamy takie cheaty włączone. Jeżeli będę sobie leciał i uderzę w jakiś obiekt, nie przelecę. Ale gdy wcisnę N na klawiaturze N, to mogę przelatywać przez wszystko, co jest u nas na scenie. Nic mnie nie będzie blokowało. Czyli znowu wciskam N i teraz spacja i znowu mogę sobie chodzić. Tylko fajne w tym jest to, że to jest automatycznie synchronizowane z tym, co będziemy robić w naszym projekcie w Unrealu. Czyli wcisnę Escape i przeciągnę to okno tutaj troszkę w bok, żebyśmy to widzieli. Teraz wrócę do Unreala i będziemy mieli grę z lewej strony i Unreala z prawej strony. Teraz mogę sobie tutaj latać, a z lewej strony nasza gra cały czas jest. I jeżeli ja teraz wejdę sobie na przykład w tego krzaka i go powiększę, to zmieni się dokładnie to samo tutaj z lewej strony. Czyli kliknąłem sobie na krzak lewym przyciskiem myszy i tutaj pojawiły się takie strzałeczki. Gdy teraz za te strzałeczki będę przeciągał, to będę mógł przemieszczać tego krzaka. A gdy na samej górze wejdę w tryb skalowania, czyli w tą ikonkę, klik, to wtedy pojawią się tutaj inne strzałeczki i będę mógł powiększać te obiekty. A jak kliknę za środek, będę mógł cały obiekt powiększać, nie tylko w danej osi, bo te są tylko w danej osi. Jeszcze jest tutaj tryb z prawej u góry, tak jak wcześniej, obracania. Gdy to kliknę, to będę mógł tutaj obracać dowolne obiekty. No dobra, więc zrobiliśmy taki bardzo dziwny krzak. Zobaczmy, czy on jest u nas w grze, czy to się zapisało. Wchodzę do gry, odwracam się i widzę, że nasz krzak znajduje już się w grze. Gdy teraz sobie popatrzę na to i wcisnę Escape, żeby znowu przejść do Unreala, to teraz, gdy będę wprowadzał zmiany tutaj w tym oknie z prawej strony, to tutaj z lewej na dole ten krzak będzie się edytował w czasie rzeczywistym. Popatrz na to. Skaluję go. Cyk. I od razu się powiększył. No to teraz go pomniejszę. Cyk. Zrobił się mniejszy. Teraz go może przesunę. I się przesunął. Wszystkie zmiany, które wprowadzamy z prawej strony, będą odzwierciedlane tutaj z lewej strony. I jeżeli ja teraz będę chciał zacząć grać w moją grę, to wciskam Escape i przechodzę do Rozpocznij grę. No i tak standardowo nasza gra została załadowana i jesteśmy już w grze. Gdy zobaczę sobie tam, widać, że jest mój krzak tam w oddali. Wyjdę sobie teraz z gry i pokażę Ci jeszcze, jak przesunąć miejsce, w którym gracz się będzie spawnował, gdzie w sumie gra się cała rozpoczyna. Czyli domyślnie, jak kliknę play, to pojawiamy się tam daleko. Nie za bardzo to widać na filmie, więc podjadę tutaj do tego miejsca i w tym miejscu tutaj nasz gracz się pojawia, czyli dosyć daleko od miasta. Ale jeżeli ja teraz wezmę to, czyli kliknąłem na to, i z prawej strony tutaj w Outlinerze, to jest taki panel specjalny, który wyświetla wszystkie nasze obiekty, które znajdują się na naszej scenie. I tutaj ten obiekt się podświetlił. Czyli ten obiekt, który teraz zaznaczyliśmy, nazywa się Player Spawner. Czyli no, tutaj się nasz gracz pojawia. I jeżeli ja teraz kliknę i przeciągnę tymi strzałeczkami, żeby nasz gracz pojawiał się na przykład tutaj przy tej stacji paliw, to gdy wrócimy do gry, to dokładnie w tym miejscu będzie on się pojawiał. Umieszczę go gdzieś tutaj i dla mnie to już jest w sumie wszystko, co bym chciał zrobić. Więc, co teraz robię? Znowu, powracam do mojego Fortnite'a. Dam go na full screena, żebyśmy wszyscy widzieli i klikam rozpocznij grę. Czyli teraz z trybu edycji przechodzimy do trybu grania w grę. No i pyk, od razu pojawiliśmy się tutaj, w tym miejscu, gdzie stał nasz spawner. Teraz mogę sobie chodzić i robić dokładnie to, co bym robił w Fortnite'cie. Mogę przeszukać, wypadną mi jakieś przedmioty. Ale to jeszcze nie wszystko, bo gdy podejdę na przykład do tego automatu i wcisnę E, to nie mogę nic zrobić. Jest sobie automat, ale on nic mi nie daje. A automat raczej powinien wypluwać jakieś przedmioty. Więc możemy sprawić, aby on zaczął coś wypluwać, bo mamy pełną kontrolę nad tą całą grą. Wciskam Escape, zrzucam grę na dół troszkę i klikam zakończ grę, żeby to już się zakończyło. Teraz wrócę do Unreala i kliknę na ten obiekt. Tak jak widzisz, zaznaczył się nam również tutaj z prawej strony i na dole pojawiły się jakieś tam ustawienia. Gdy klikniemy na dowolny obiekt, to te ustawienia będą się tutaj pojawiać. I załóżmy tutaj w tym obiekcie Fuel Pump mamy jakieś opcje. One są dosyć proste, więc dlatego wybrałem ten obiekt. Za chwilę jeszcze wrócimy do naszego automatu. Gdy to kliknę, tutaj mamy jakieś opcje typu Infinite Fuel, czyli nieskończone paliwo, czy niezniszczalny obiekt i tak dalej. I możemy tutaj z prawej strony teraz modyfikować te opcje. Ale najciekawsza sprawa jest taka, że wszystkie te opcje, znaczy większość tych opcji, możemy edytować bezpośrednio przez grę. Wejdę sobie specjalnie do gry, jestem w trybie gry, podejdę do tego, wcisnę E i mogę podnieść i on się odkłada. Mogę podnieść i będę sobie tym sikał. Fajnie, ale jak edytować działanie tego obiektu?
Gdy zakończę grę, czyli przechodzę do trybu edycji z powrotem i gdy teraz podejdę do tego obiektu, będę mógł go edytować. W trybie edycji nie możemy wchodzić w interakcję z przedmiotami, tylko możemy, wciskając E, zobaczyć ich ustawienia, jakby całą edycję tego przedmiotu przeprowadzić. I tutaj również mamy te same opcje, czyli nieskończone paliwo, włącz, wyłącz. Niezniszczalne? Tak, nie. Kliknę, żeby był niezniszczalny na nie, czyli będzie zniszczalny i wprowadzę mu na przykład tutaj 80 zdrowia. Klikam OK na dole i teraz, gdy wcisnę Escape, wrócę do Unreala, to zobaczymy, że tutaj z prawej strony odznaczyło się niezniszczalne i ustawiło się życie na 80. Gdy teraz to życie zmienię na przykład przez Unreala na 50, wejdę z powrotem do mojej gry, wciskam E, to widać, że życie jest 50. I za chwilę będziemy mogli sprawdzić, czy faktycznie będziemy mogli niszczyć ten obiekt, no bo ustawiliśmy go, że może być zniszczalny, co nie? Tylko jak go zniszczyć? Do tego celu potrzebowalibyśmy jakiejś broni. A myślę, że automat to jest dobre miejsce, żeby zdobyć taką broń. Więc spróbujmy jego zedytować. Wciskam E i zobaczmy, co tutaj możemy zmienić. Pierwszy przedmiot będzie za darmo, drugi za darmo, trzeci za darmo. Okej, no to w takim razie co tutaj możemy zmieniać? Możemy zmienić na przykład model. Na razie jest domyślny, ale mogę to zmienić na przykład zachód. Klikam OK i teraz obiekt zmienił swój wygląd. Wciskam E, przelatuję na sam dół i zmienię na przykład na nowoczesny. Cyk. I wygląda już zupełnie inaczej. I jeszcze raz. Cyk, tylko ekran i będziemy mieli coś w stylu takiego plakatu. Możemy to sobie dowolnie dopasowywać. Czyli zmienia się model, a mechanika tego przedmiotu, sama logika dalej zostaje cały czas taka sama. Tylko dalej mamy ten problem, jak sprawić, abyśmy mogli coś z tego wyciągać. Tak jak widzisz, jest tutaj narysowany znak zapytania, czyli nie mamy wyznaczonego przedmiotu, który będzie się tutaj pojawiał. Jak możemy mu powiedzieć, jaki obiekt się tam pojawia? Oczywiście bezpośrednio przez Unreala. Klikam sobie tutaj i z prawej strony, tak jak zwykle, pojawią się wszystkie opcje, które będziemy mogli edytować. I jak zjedziesz tutaj niżej, gdzie jest Item List, to tutaj z prawej jest coś takiego jak Zero Array Element, czyli zero przedmiotów jest jakby w tym obiekcie. Jak kliknę plusik, to pojawi się indeks 1. To znaczy, że jest to pierwszy przedmiot, który tutaj będzie mógł się znajdować. Pickup to Spawn, czyli obiekt, który tam się będzie pojawiał. Kliknę. I w tym miejscu dostajemy całą listę obiektów, które mogą się tutaj pojawiać. Załóżmy, wybiorę sobie, co, jakiegoś shotguna. Tutaj, klikam, cyk. I z lewej strony tutaj, od razu na billboardzie pojawił się ten shotgun. Więc co, przechodzę do naszej gry i widzę, że tutaj też jest ten shotgun. Tylko teraz nie możemy wchodzić z tym w interakcję, bo jak klikam E, to wyświetlają mi się opcje. Ale gdy kliknę Escape, rozpocznij grę, wejdziemy do naszej gry i będziemy mogli faktycznie użyć tego przedmiotu. Podejdę sobie do tego, wciskam E i cyk. Wypadł mi shotgun. Wcisnę 2, żeby użyć tego shotguna i teraz mogę chodzić i strzelać. No to może przetestujmy, czy faktycznie te rzeczy mogą wybuchać. Okej, ten wybuchł. Ten drugi nie wybuchł, dlatego że tutaj mieliśmy ustawiony niezniszczalny. A w tym tutaj ustawiliśmy mu życie na 50. I ustawialiśmy to przez Unreala i przez samego Fortnite'a. Fajnie. Teraz po prostu możemy kontynuować edycję tego. Gdy kliknę sobie lewym przyciskiem myszy na mój automat, to zlecę tutaj w dół i tutaj, gdzie mamy ten indeks 0 i naszego shotguna, mogę kliknąć znowu plusik i się pojawi indeks 1 i w tym miejscu będziemy mogli wybrać inny przedmiot, który ma się tutaj pojawiać. Ja załóżmy sobie wrzucę apteczkę. I teraz ten automat będzie nam dawał dwa przedmioty. Będzie się przełączał między apteczką a naszym shotgunem. Jestem w grze, podchodzę do tego, jest shotgun. No to wciskam E, biorę. O, nie zdążyłem, wrzuciła się apteczka. Użyłem apteczki. Teraz klikam na shotguna. No i teraz mogę faktycznie z tym działać, tak? Mogę podejść. Zraniło mnie, mam 30 życia, wciskam 5 i zaczynam się leczyć. Czyli tak jakbyś to zrobił w standardowej grze w Fortnite. I w ten sposób możemy edytować cały ten świat. Jak wcisnę sobie Ctrl spacja, to wyświetli mi się taki dodatkowy panel, w którym będę mógł dodawać nowe obiekty do naszej gry. Mogę też kliknąć po prostu z lewej na dole Content Drawer. Pojawi się dokładnie to samo. Ja wolę wciskać Ctrl spacja. I tutaj z lewej strony jest panel Fortnite. Gdy w to wejdę, to zobaczysz, że mamy tutaj masę różnego rodzaju folderów. Załóżmy, wejdźmy sobie w folder Weapons. I tutaj mamy dostęp do wszystkich broni w grze. Kliknę, przeciągnę i upuszczę. I cyk, pojawia się ta broń u nas w grze. Gdy wejdę sobie w inny panel, czyli Ctrl spacja i załóżmy przejdę do Devices, to w tym miejscu będziemy mieli wszystkie przedmioty, które również możemy wrzucić na scenę. Na przykład ta ciężarówka. Klikam, przeciągam
i upuszczam. No i dostaliśmy spawner takiej ciężarówki. Ustawmy ją jakoś ładnie, na przykład w tym miejscu. Czyli mamy już spawner broni, spawner gracza, mamy nasz automat, mamy dodatkowo ciężarówkę, ale też możemy na przykład wrzucać nowe budynki. Kontrol spacja, z lewej strony przechodzę do prefabs i w tym miejscu wejdę na przykład w Art Deco. Mamy już tutaj gotowe całe budynki. Klikam, przeciągam, upuszczam. I cyk, nasz obiekt znajduje się od razu w grze. Sprawdźmy, czy faktycznie to działa tak, jakbyśmy myśleli, że to działa. Jestem teraz w grze, widać nasz automat, mogę strzelać. To wybucha. Muszę uciec. O, nasza ciężarówka odleciała bardzo daleko, ale spróbujemy do niej wsiąść. Ciężarówka również działa i mamy też cały budynek. To, co tutaj widzisz, to są dokładnie te same przedmioty, których twórcy Fortnite używają do tworzenia Fortnite'a. A my mamy dostęp do nich tak po prostu, wchodząc w tego UEFN i edytując go. I w dokładnie ten sam sposób możemy dodać motory, jakieś zwierzęta, czy nawet zrzuty. Wszystko to możemy sobie dowolnie edytować i dowolnie dopasowywać do tego, co my byśmy chcieli zrobić. No to co, zainteresowałem cię chociaż trochę tym UEFN i będziesz się tym bawił, czy raczej niekoniecznie? Jeżeli będzie zainteresowanie, oczywiście mogę tworzyć całą serię o tym, jak tutaj dodawać nowe przedmioty, nową logikę, czy nawet jak importować obiekty, które są realistyczne i teoretycznie nie pasują do Fortnite'a. Tutaj mamy dostęp do prawie całego Unreal Engine, więc możliwości są praktycznie nieograniczone.